Po 2 miesiącach wakacji uczniowie wrócili do szkół. W tym roku miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w gimnazjum integracyjnym nr 47. W uroczystości uczestniczyli liczni goście. Wśród nich znaleźli się prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, parlamentarzyści oraz radni Rady Miejskiej. W tym szczególnym dniu myślami jestem zawsze przede wszystkim z uczniami. Szczególnie ciepło witam uczniów klas pierwszych. To dla Was początek Waszej przygody edukacyjnej i myślę, że ta pasja i to, w jaki sposób będziecie zaznajamiali się ze szkołą, z nauką, będzie rzutowało nie tylko o tym, jak będziecie wspominali te nasze młode lata, ale przede wszystkim będzie pokazywało, jaka będzie Wasza przyszłość. Ja życzę Wam, żebyście znaleźli w sobie tą pasję, żeby ten pierwszy dzwonek szkolny, dla niektórych kolejny, był takim etapem w życiu, po którym z chwilą, kiedy będziemy już dorośli, a kiedyś będziemy dorośli. Niestety, powiem niestety, bo fajnie jest być dzieckiem. Szanowni Państwo, według Platona najważniejszy w każdym działaniu jest początek. Ja, odwołując się do jego słów, wierzę, że dzisiejsza uroczystość, czyli inauguracja roku szkolnego 2013-2014 z udziałem tak znakomitych gości, jest zapowiedzią bardzo obiecującego roku szkolnego. Początek roku szkolnego to początek nowych nadziei, nowych myśli i nowych oczekiwań w kontekście edukacji, ale również w kontekście rozwoju naszego społeczeństwa i jego funkcjonowania. Janusz Korczak po wybuchu II wojny światowej kontynuował swoją działalność na rzecz dzieci. Uczniowie nie zapomnieli o przypadającej 1 września rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tę kartę w historii Polski upamiętnili specjalną prezentacją.